sobotę 28 maja odbył się Powiatowy Dzień Dziecka z Sapikiem i Osirem. Przygotowane przez organizatorów liczne atrakcje przyciągnęły na teren sportowo-rekreacyjny Osiru prawdziwe tłumy dzieci wraz z rodzicami. Imprezę w scenerii pirackiej prowadzili artyści show art, zachęcając dzieci do czynnego udziału w zabawie. W bogatym programie na najmłodszych czekały m.in. mega park urządzeń dmuchanych, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, malowanie buziek, miasteczko dzieci. Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się pokazy służb mundurowych, a przede wszystkim podnośnik strażacki, z którego można było podziwiać niezapomniane widoki oraz miasteczko edukacji drogowej prowadzone przez strażników miejskich. Szczecinecka grupa motocyklowa umożliwiła najmłodszym przejazd swoimi ryczącymi jednośladami. Poświęcacie własny czas, pieniądze? Oczywiście, no i paliwko niestety, ale no to wszystko dla dzieci. Bo wszystkie dzieci nasze są, tak? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No, szczecinecka grupa motocyklowa od 2 lat stara się pomagać dzieciom w różnych sprawach. Różne robimy imprezy, konkursy, także dzieci zawsze mają coś dla siebie. Bardzo fajnie i dzieci na pewno się cieszą. Boisz się? Nie, z bratem też jeździłam. Aha, czyli to nie jest twoja pierwsza przejażdżka? Nie. No to powodzenia. Dziękuję. Dzieci miały również możliwość uczestnictwa w warsztatach wikliniarskich i biżuteryjnych. Nie zabrakło również potyczek oraz konkurencji sportowych, za które uczestnicy otrzymywali nagrody. Tradycyjnie też odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez koło PZW Jesiotr, w których brali udział najmłodsi wędkarze. Dziś najmłodsi wędkarze ze Szczecinka postanowili zawstydzić swoich starszych kolegów i podczas zawodów nałowić ryb. Dokładnie. Jesteśmy jak gdyby w przededniu Dnia Dziecka, ale dzisiaj 28 maja organizujemy Święto Dzieci, zabawa z wędką. 2 godziny będą najmłodsi wędkować. No i boimy się, a wyników, to znaczy my o siebie się boimy, co to będzie. Niedługo też nasze zawody, zobaczymy jak dzisiejsze wyniki będą dzieci. Ma być fajnie, ma być wesoło. Dzieci łowią jedną wędką, na jakie przynęty? Jedną wędką, spławik, bawią się... Znaczy no różnie, to rodzic wspomaga, dopomaga. Generalnie łowić ma dziecko, bo to jest ich święto, a łowią na robaki białe, na pinkę, na dendrobenę. Proszę bardzo, jak żyją. No i tyle. Koło oczywiście się postawiło i ufunduje odpowiednie nagrody. Nie tylko koło. Koło jest głównym takim organizatorem przy udziale też Sapiku, Osiru. No ale naszym takim strategicznym sponsorem jest firma Jackson oraz marszałek Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina. W bardzo dużej kwocie nas wsparli, także... Dzisiejsze zawody, nagrody, z nagród będą dzieci na pewno zadowolone. To pytanie tylko, czy ich starsi koledzy będą zadowoleni z ich połowów? No myślę, że tak. Mają nam dowalić, o to chodzi. W 1,5-godzinnych zmaganiach, głównie z płotkami i okonkami, zwyciężył Daniel Bednarski. Drugie miejsce zajął Tomasz Pindral, a trzecie, jedna z 2 wędkujących dziewcząt, Wiktoria Liniewicz. Podczas imprezy na terenie Osiru szczecinecki MOPS świętował jubileusz 25-lecia popularnego programu społecznego Starszy Brat, Starsza Siostra. Jak to się zaczęło? Zaczęło się niesamowicie tak naprawdę, bo już można powiedzieć, że przed wojną, tak? Najpierw w Stanach Zjednoczonych ponad 100 lat temu pewien sędzia wpadł na pomysł, żeby wspierać młodszych chłopców, którzy mają problem z prawem. Sam stał się wolontariuszem takiego chłopca i zaczął namawiać innych. Potem również kobiety zajęły się takim wolontariatem. A jeżeli chodzi o nasz szczecinecki, czyli tak naprawdę polski wolontariat, zaczęło się, mimo że 25 lat, bo mówimy teraz o ćwierćwieczu naszego programu w Polsce, zaczęło się już w trakcie okupacji we Lwowie, kiedy to Olga Zawadzka, znana wszystkim chyba mieszkanka Szczecinka, uratowała 3 Żydów, między innymi małą Ninę. Nina po 50 latach przyjechała do Szczecinka już jako Noe Liwne. Okazało się, że jest pracownikiem, wykładowcą pracy socjalnej na Uniwersytecie w Izraelu. I oprócz tego, że przejęła tą rolę starszej siostry i zaczęła się opiekować Olgą Zawadzką, to też i zaczęła współpracować z Miejskim Ośrodkiem
pomocy społecznej. Jeden z pomysłów, bo wiadomo, że MOPS wtedy zaczynał tak naprawdę swoją działalność, było właśnie wprowadzenie wolontariatu i zaszczepienie w Polsce tego programu Big Brother, Big Sister. No i tak to Szczecinek stał się tak naprawdę prekursorem tego programu. U nas pani Noe szkoliła pierwszych 15 wolontariuszy i ten kamyczek rzucony w trakcie okupacji przez Olgę Zawadzką zatacza coraz szersze kręgi. Dobro cały czas do nas wraca, jest coraz większe, coraz piękniejsze. Wolontariusze są chyba coraz młodsi, albo my coraz starsi, ale cały czas tak samo wspaniali. Ilu wolontariuszy przewinęło się przez program? Tak naprawdę to wiemy już o 500 parach, czyli blisko 1000 uczestników, 500 wolontariuszy i 500 dzieci w samym Szczecinku, a ilu było w Polsce, tego nie wiemy. Myślę, że to już naprawdę można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Czy jest jakiś problem z naborem? Nie mamy wielkiego problemu. Oczywiście nie jest to może już tak popularny program jak kiedyś, ale wynika to też z tego, że wolontariat stał się modny i mnóstwo instytucji, organizacji oferuje taką pracę wolontariuszom, taki rodzaj aktywności. Bardzo się z tego cieszymy. I cieszymy się z każdej osoby, która do nas przychodzi, a w tym roku mamy 21 par, więc to nie jest naprawdę zły wynik. Jak to się stało, że zaczęłyście pomagać? Dowiedziałyśmy się, że jest taka akcja jak starszy brat, jest taki wolontariat jak starszy brat, starsza siostra. I po prostu stwierdziłyśmy, że no w sumie, czemu by nie spróbować? No ale to jest kosztem własnego czasu, własnych jakichś tam wolnych chwil. No i co z tego? Możemy fajnie spędzić czas z dziećmi, możemy się bawić, możemy sami się poczuć dziećmi. No tak, ale na pewno macie też rodzeństwo. Oczywiście, że mamy, ale jednak jest to większa satysfakcja, kiedy widzimy radość innych osób, zwłaszcza młodszych. Ja na przykład mam starszą siostrę, zawsze chciałam mieć młodsze rodzeństwo i tutaj opiekuję się młodszymi dziećmi. Aha, czyli to taka zamiana rodzina. Można tak powiedzieć. I co z tego macie? Satysfakcję, przyjemność i na pewno jak się patrzy na uśmiech dziecka, to jest świetna sprawa. Na parterze nowe sale rozpraw, poczekalnie dla świadków, w piwnicach pomieszczenia dla zatrzymanych, a na piętrach pomieszczenia biurowe i gabinety sędziów. Tak prezentuje się nowa część Sądu Rejonowego w Szczecinku, którą dziś oficjalnie oddano do użytku. Pomysł na zbudowanie nowego budynku zrodził się 9 lat temu. Od pomysłu do rozpoczęcia realizacji upłynęło 6 lat. Budowa trwała 3 lata. Tak w skrócie historię nowego obiektu przedstawił prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie sędzia Marek Ciszewski. Nowy gmach, przylegający bezpośrednio do budynku głównego, nie rozwiązuje wszystkich problemów lokalowych szczecineckiego sądu. Drugi budynek sądu przy ulicy Jasnej pozostanie w dalszym ciągu w dyspozycji szczecineckiego wymiaru sprawiedliwości. Pozostanie tam wydział cywilny do czasu, aż budynek po zakładzie doskonalenia zawodowego zostanie dostosowany do potrzeb sądu. Szczecinecki sąd rozpatruje rocznie około 12 tysięcy spraw. Zatrudnionych jest tu 17 sędziów. Nowy obiekt znacząco poprawi warunki pracy sądu, a budowa kosztowała prawie 10 milionów złotych. W miniony piątek w Galerii Sztuki Zamek odbył się wernisaż drugiej już w Szczecinku wystawy ikony polskiej sztuki współczesnej Edwarda Dwurnika. Na wystawie znalazło się 50 prac artysty pochodzących z prywatnej kolekcji. Niestety z powodów zdrowotnych Edward Dwurnik nie mógł pojawić się osobiście podczas wernisażu. Jednak w trakcie otwarcia wystawy organizatorom udało się zorganizować rozmowę telefoniczną z twórcą pokazywanych prac. Wystawę dzieł Edwarda Dwurnika będzie można oglądać w Zamkowej Galerii przez najbliższych kilka tygodni. W sobotę tłumy miłośników kolejnictwa witały na szczecineckim dworcu pociąg turystyczny Pirat prowadzony trakcją parową. Ponad 100-tonowa lokomotywa PT-4765, dysząc i sapiąc, wtoczyła się na szczecinecki dworzec kilkanaście minut po 10:00. Kilkuminutowy postój sapiącego kolosa wystarczył, by zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. PT-4765 to ostatnia już lokomotywa tej serii pod parą. Jest to konstrukcja polska. Parowozy tej serii produkowana w latach 1948-51 w Chrzanowie i Poznaniu. W sumie z obu fabryk wyjechało 200 takich parowozów.
Jest to typowy parowóz do prowadzenia pociągów pospiesznych. Jego koła napędowe mają prawie 2 metry średnicy. Z pociągiem o masie 700 ton, ten ważący ponad 100 ton kolos jeszcze dziś pojedzie z prędkością ponad 100 km na godzinę. Mażoretki, tambur Majorki i oczywiście orkiestry Dęte towarzyszyły mieszkańcom Połczyna Zdroju i Kuracjuszom w niedzielę od przedpołudnia. Orkiestry uczestniczyły w 24. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP. W Połczynie Zdroju przegląd odbył się po raz 20. Każda orkiestra zaprezentowała się w paradzie marszowej, mustrze paradnej oraz w koncercie. Przyjechały orkiestry z województw warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i z Wielkopolski. Szkoda, że w tym roku żadna z orkiestr z naszego województwa nie zgłosiła swojego przyjazdu. Tłumy mieszkańców i kuracjuszy gorąco oklaskiwały popisy muzyków najpierw na Placu Wolności, potem na ulicach miasta, a w końcu w amfiteatrze. Orkiestry ubiegały się o prawo udziału w ogólnopolskim festiwalu Orkiestr Dętych OSP, który odbędzie się w przyszłym roku. Fragment występu orkiestry z Płośnicy pokażemy w dalszej części programu. Transportowy dozór techniczny, który 27 maja kontrolował wyciąg do nart wodnych i wakeboardów w Szczecinku, odstąpił od procedury odbioru wyciągu. W protokole z wykonanych czynności przedstawiciele dozoru z Poznania, podając powody niedopuszczenia wyciągu do ponownego funkcjonowania, powoływali się na dokument z projektu budowlanego z 2008 roku. Szlot jako operator wyciągu informuje, że wszystkie zwroty za karnety sezonowe można odbierać w biurze szlotu przy ulicy Wyszyńskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Również w sobotę panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy. Na terenie przy hali Ślusarnia przygotowano moc atrakcji. Jest to piknik rodzinny z okazji Dnia Matki Dziecka i zaprosiłyśmy dzieci, nasze dzieci ze stowarzyszenia z mamami, ale też są dzieci ze Świetlicy Koniczynka i są też dzieci z Fundacji Miłosierdzia i Wiedza z Klubu Wsparcia Rodziny. Jakie atrakcje przygotowałyście? O, dzisiaj mamy bardzo wiele atrakcji poprzez stoiska kreatywne i malowanie twarzy i słoiki, malowanie żelowymi farbkami i malowanki. Jest pani Paulina Peciak, Nazareska ze Straży Miejskiej, która dzisiaj ma miasteczko ruchu dla dzieci i dla dorosłych. Są też kucyki ze stadniny koni w Gałowie i mamy też straż pożarną tam za Ślusarnią. Są dwa wozy, jeden z podnośnikiem, gdzie będzie można obejrzeć panoramę. Czyli dzieje się i jak długo się będzie działo? Oj, no nie wiem do której godziny, trudno powiedzieć, bo jeszcze mamy przewidziane słodkości, mamy jeszcze konkursy, mamy wspólne pieczenie kiełbasek, także atrakcji jest jeszcze bardzo dużo. Z terenu wokół szczecineckiego bunkra przy ulicy Kościuszki znikły sterty śmieci. Członkowie stowarzyszenia Jazda 4x4, którzy w bunkrze urządzili Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej, zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Pasjonatem pomagali harcerze. Strój świadczy o czynie. Tak jest, dokładnie. Praca w re. Akurat wyszedłem z czołgu. No jest co tam sprzątać, naprawdę. Kupa błota, piachu, śmieci wszelakiego rodzaju, jakichś patyków, no wszystko tam jest, po prostu wszystko, nawet kabel od USB. Dziś akcja sprzątania terenu wokół muzeum. Tak, dokładnie. Mamy dzisiaj taką akcję. Na początku nas trochę pogoda zaczęła straszyć, ale robi się już ładnie, także działamy. No, równanie terenu. Sprzątanie śmieci tutaj na całym terenie, ale również te trasy turystyczne, bunkrowa, która jest tutaj. No takie ogólne porządki po prostu. A to wszystko po to, żeby być przygotowanym do sezonu. Tak jest, dokładnie. No, w sezon w zasadzie już rozpoczęliśmy. Otwieramy soboty i niedzielę 12 do 16. No i oczywiście pod inscenizację, którą mamy w lipcu 23, a 24 jest inscenizacja. Zresztą po to są właśnie te prace. Już w tej chwili można zobaczyć, że po zlikwidowaniu tego nasypu mamy tutaj piękny plac, na którym będziemy mogli grać tą inscenizację.
A w dni robocze jak muzeum jest czynne? No, w dni robocze niestety pracujemy, także póki co nie ma takiej możliwości, no ale te wszystkie nasze działania, to co chcemy otworzyć, ten skansen, chcemy właśnie doprowadzić w przyszłości do tego, żeby również w tygodniu można było tutaj zwiedzać. Co jeszcze do skansenu, w tym skansenie przybędzie? No, powoli staramy się o różne rzeczy, i o militarne, i mniej militarne. Zresztą też zaczynamy od 1 czerwca taką akcję zbiórki eksponatów. Pojawią się plakaty specjalne na to na terenie całego powiatu. Wszystko od takich rzeczy faktycznie militarnych, mundury, jakieś dokumenty, nawet informacje, że gdzieś jest zakopany czołg czy inny pojazd, to będziemy chętnie przyjmowali, ale poprzez takie rzeczy prozaiczne jak żeliwne umywalki, wyposażenie elektryczne z dawnych czasów, jeżeli są jakieś skrzynki elektryczne, takie rzeczy, które mogły być, bo to bunkier to nie tylko militaria, ale również ta część socjalno-techniczna, czyli maszynownia, kuchnie, łazienki, no także nawet takie rzeczy cywilne, które gdzieś tam jeszcze się zostały w dawnych zapasach, leżą gdzieś na strychu w stodole, to też się przydadzą. A więc zapraszamy do przekazywania eksponatów, zapraszamy do zwiedzania i nie śmiecimy. I nie śmiecimy, dokładnie. No trochę się tych śmieci znajduje, mamy tutaj, kosze są, także jest gdzie wyrzucać, no ale u niektórych jeszcze taki dziwny nawyk jest. Mam nadzieję, że to powolutku zostanie zlikwidowane. Jak dużo śmieci? No bardzo dużo. Mamy niestety te zanieczyszczone lasy przez ludzi. Nikt tutaj nie dba, więc bardzo dużo śmieci. A jak to się stało, że właśnie harcerze się na to wzięli? No po prostu stwierdziliśmy, że będzie trzeba coś zrobić właśnie z tymi zanieczyszczonymi lasami, bunkrami. Więc stwierdziliśmy, że posprzątamy troszeczkę, żeby oczyścić. Ciężka praca? Tak. To trzeba chodzić i zbierać śmieci. A ile tych śmieci było? Dużo. Jakie to były najczęściej śmieci? No najczęściej to jakieś butelki szklane, plastikowe, śmieci, jakieś papierki od chipsów, coś takiego. Po raz pierwszy w Szczecinku odbyły się wyścigi rowerkowe dzieci. Z okazji Dnia Dziecka te zawody zorganizował dziennik Głos Koszaliński. Proszę Państwa, po raz pierwszy w Szczecinku, ale zależy nam na tym, aby właśnie w Szczecinku organizować i w latach kolejnych, następnych tego typu zawody. Są one bardzo ważne, dlatego że biorą w nich udział dzieci już od 3 lat. A powiem Państwu szczerze, że niewiele widowisk, niewiele zawodów sportowych odbywa się właśnie z udziałem takich maluszków, a myślę, że warto. Na pewno warto. Jak tutaj trafiliście? Co Was skłoniło? Przede wszystkim skłoniło nas to, że w miastach takich jak Koszalin, w miastach takich jak Słupsk te zawody odbywają się już z ogromną tradycją, bo w Koszalinie już w tym roku mamy 60. zawody, czyli 60 lat. Frekwencja jest też bardzo, bardzo duża i świadczy to o tym, że nasza praca się opłaca, że warto, że dzieci chcą jeździć, chcą czynnie uprawiać sport, właśnie wyścigi rowerkowe. Czyli głos wychodzi w teren, a tutaj dzieci otrzymują od Was jakieś upominki. Proszę Państwa, wszystkie dzieci, wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymują słodkie upominki, otrzymują prezenty, otrzymują dyplomy, a poza tym z każdej piątki jadącej trójka staje na podium i tam już są fajne nagrody rzeczowe, zabawki, ewentualnie sprzęt sportowy. Gmina Szczecinek zorganizowała wiele imprez dla dzieci z okazji ich święta. Gminna Akademia Piłkarska Turowo zorganizowała turniej piłki nożnej imienia Kazimierza Dejny oraz Fundacji Piłka jest Piękna. Razem wygramy z rakiem piersi. Zrobiliśmy taki turniej, na początku nie wyglądało to, że będzie aż tak poważnie, a później poprosiliśmy o pomoc i przyłączyła się do nas Fundacja Piłka jest Piękna, która w tym roku głosi hasło Razem wygramy z rakiem piersi, a później się okazało, że wspomógł nas Polski Związek Piłki Nożnej, pan prezes Zbyszek Boniek, jak i klub Legia Warszawa. No właśnie, bo przecież to z Legii Warszawa pochodzi Kazimierz Dejna, którego imieniem ten turniej jest nazwany.
Tak, to był przypadek całkowity. Na początku była myśl, żeby zrobić turniej imienia Johana Cruyffa, a później któryś z chłopców zapytał, a dlaczego nie zrobimy turnieju imienia pana Kazimierza Dejny, i mnie to bardzo zdziwiło, że chłopcy pamiętają takiego piłkarza, no i stąd się narodził taki pomysł, żeby zrobić turniej imienia Kazimierza Dejny, stąd też i prezenty od Legii Warszawa. Kto dziś gra? No, grają dwie drużyny Akademii Piłkarskiej Borne Sulinowo, dwie drużyny Akademii Piłkarskiej z Barwic, gra Akademia Piłkarska z Lotynia i gra Gminna Akademia Piłkarska Turowo. Już kilka meczów już zostało rozegranych, czy już można wskazać jakiegoś faworyta? To znaczy teraz toczy się drugie spotkanie półfinałowe. Pierwsze wygrała Akademia Piłkarska Turowo, także grają w finale, a tutaj zobaczymy w tym drugim półfinale, jaki będzie wynik. Wtedy będziemy znali przeciwników, którzy będą grali o pierwsze i o trzecie i czwarte miejsce. Porozmawiajmy w takim razie jeszcze o nagrodach, bo pod tym namiotem jest dość gęsto. No jest bogato, powiem szczerze. Mamy fantastyczne prezenty, jak już powiedziałem, od pana Zbyszka Bońka, encyklopedię polskiej piłki nożnej, breloki, proporczyki. Mamy bardzo dużo rzeczy z Legii Warszawa, 10 szalików z okazji stulecia klubu. No i muszę powiedzieć, że prywatni sponsorzy, tak? Tutaj z terenu gminy firma Minerał z Gdy Małej pomógł nam Urząd Gminy Szczecinek, więc no myślę, że jest fantastycznie, a przede wszystkim, że są młodzi piłkarze. To jest ich święto i mam nadzieję, że w niedługim czasie zrobimy jeszcze większy turniej. W Turowie na sportowo Dzień Dziecka, ale w innych miejscowościach gminy też się dużo dzieje. Tak, oczywiście, ale tu nie tylko w Turowie, tu szczególnie, bo mamy reprezentację sąsiednich gmin i z Barwic, Bornego Sulinowa, Lotyń, województwo wielkopolskie. W gminie również w Gwdzie Małej, w Gozimierzu. To są z okazji Dnia Dziecka i z okazji Dnia Matki organizowany imprezy dla dzieci. Także tu jest szczególnie wyjątkowo, bo dużo dzieci uczestniczy podczas tej zabawy. Na kortach Aquatur rozegrano wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne skrzatów i skrzatek oraz kadetów i kadetek. W zawodach uczestniczyli młodzi tenisiści z Bydgoszczy, Goleniowa, Elbląga, Koszalina, Kaliningradu, Puszczykowa, Poznania, Sopotu, Słupska, Szczecina, Wałcza i Szczecinka. Na drugim stopniu podium w grze pojedynczej wśród skrzatek stanęła Ada Hyl ze Szczecinka, a na trzecim Hanna Brusiło. Natomiast w grze podwójnej w meczu finałowym para Ada Hyl, Olimpia Pęk ze Szczecina pokonała parę Hania Brusiło i Antoninę Helińską. W kategorii skrzatów w grze pojedynczej triumfował Gabriel Łosiewicz. W kategorii kadetek w grze pojedynczej drugie miejsce zajęła Ala Szmurło. Ala Szmurło stanęła również na najwyższym stopniu podium w grze podwójnej. Chrześcijańska służba charytatywna zaprasza na skuteczną i bezpieczną kurację odchudzającą opartą o potwierdzone naukowo zasady zdrowego stylu życia bez użycia suplementów. Zajęcia rozpoczną się 31 maja we wtorek o godzinie 17 w siedzibie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przy ulicy Limanowskiego 6. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Godzinę później rozpocznie się seminarium na temat jak pokonać stres. Natomiast dziś i jutro w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego odbędą się rekolekcje z księdzem Maniparambilem z Indii. Kontakt z księdzem Dariuszem Ratajem, telefon 608 446 68. Szczecineckie Towarzystwo Szachowe Taktyk zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na turniej szachowy rozgrywany z okazji Dnia Dziecka. Turniej rozpocznie się w środę, 1 czerwca o godzinie 16 w sali kameralnej Sapiku przy ulicy 9 Maja 12. Natomiast Sapik zaprasza 1 czerwca mamy z dziećmi na wspólną zabawę z okazji ich święta. Początek o godzinie 16 w Sapiku przy ulicy Kilińskiego. Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Dziecka podczas 4 turnieju gier i zabaw. Wspólnie damy radę we wtorek od godziny 15.30. I to już wszystko w aktualnościach, a już za chwileczkę tygodniowy raport ze Szczecineckiej Straży Miejskiej.